ten chłopczyk jeździł tutaj rowerkiem. W odległości, ja wiem, od tego busa do końca tej działki właśnie tego, tak, gdzie stoimy. Czyli w odległości, ja wiem, ile tam, 50 kroków. Okay. Tylko w tym miejscu tylko się to dziecko poruszało, nigdzie więcej. I nagle usłyszeliście, że dziecko zniknęło. Tak. Kto krzyczał? Znaczy tak, nikt nie krzyczał, tylko zauważyliśmy, że ci panowie po prostu szukali kogoś. No nie powiedzieli nam, kogo szukają. Dopiero później, jak przyjechała ta mama z takim impetem na działkę i dopiero powiedziała, że zginęło to dziecko, więc wszyscy, co żeśmy byli na działce, żeśmy wspólnie po prostu szukali. I szukali państwo w wodzie? Przy wodzie, wszystkie działki tam, no ten właściciel, macie ten, na którego działce jesteśmy teraz, razem z panem, który tam stawia tego grilla, obszukali wszystkie działki, my żeśmy obszukali nad rzeką, wszystkie te chaszcze i tak dalej. Także nie znaleźliście ani chłopca, ani żadnego śladu w ogóle, gdzie ten chłopiec mógłby być, bo on był na takim jeździku, na takim rowerku, więc ani rowerka nie było. Sąsiad tam jeszcze z sąsiedniej działki był z takim długim po prostu kijem, więc też żeśmy patrzyli nad wodą samą, czy gdzieś się nie zaczepił, ale nie było śladu, ani rowerka, ani dziecka. Tłumaczyłam, że może to dziecko po prostu zwyczajnie wyjechało, my żeśmy nie zauważyli, bo to był moment, ale to jest moment no dziecko nie szybko myśli, więc mogło po prostu zwyczajnie odjechać. Wie pani, w tej chwili jest znieczulica, nawet jak gdzieś tam przejeżdżało, to nikt po prostu mógł nie zwrócić nawet uwagi. Też staramy się przypomnieć jakieś może szczegóły czy cokolwiek, ale nikt tu nie wjeżdżał na działkę, żadnego innego samochodu, żadnych obcych ludzi tu nie było, więc my żeśmy siedzieli od samego rana na działce. Mi się wydaje, że gdyby się to dziecko utopiło, to no tyle już było szukania, to gdzieś to dziecko by było, czy nawet ślad po tym rowerze. Bo mimo wszystko to dziecko ileś tam ważyło i nawet zsuwając się do tej wody, to jakiś odcisk na tej ziemi, na trawie jakiś by został, a tego nie było. Ono się nigdzie nie oddalało. Oni sobie tam rąbali drzewa, a to dziecko sobie po prostu jeździło. Zginęło dziecko i nie wołali tego dziecka po imieniu, tak? Tylko jak wołali? Znaczy tak, wcześniej oni go latali. Ten pan, ten ojciec tego dziecka z tym panem, który rąbał drzewo, to oni jeden w jedną stronę, drugą w drugą stronę za czymś chodzili. My żeśmy nie wiedzieli, że oni wtedy szukają dziecka. Dopiero żeśmy się dowiedzieli, jak matka tego dziecka przyjechała. Jak dali znać do tej matki, że to dziecko zginęło, ona przyjechała z wielkim impetem tutaj, to dopiero wszyscy żeśmy się dowiedzieli, że to dziecko zginęło i wszyscy zaczęliśmy go szukać. Czyli jak tato z jakimś tam przyjacielem go szukał, to nie używał imienia, tak? Nie, no ja nie słyszałam. Ja w każdym razie nie słyszałam, no nie wiem, może jestem głucha, no ale no, nie słyszałam. No. Nie wiem, no może myślał, że po prostu zwyczajnie znajdzie bardzo szybko to dziecko, no nie wiem.